Ostatnio mi dużo pisaliście, że nie gram w Sonic Speed Simulatora, więc dzisiaj zagramy w Sonic Race, czyli wyścig Soników. Zobaczymy, czy nam się uda gdzieś dalej dojść i tutaj w ogóle są jakby inne postacie z Sonika, możemy tutaj sobie skin odblokowywać, a więc w sumie ciekawe, to jest taki race clicker, tylko no w stylu Sonika, tutaj w ogóle macie jajka za ringi, tutaj są trailsy chyba, ale też widziałem gdzieś pety, są ciekawe, czy są pety właśnie jakieś takie z Sonikami. Tu za bardzo w sumie nie widzę, ale no tutaj musimy w ogóle nabijać speeda, zobaczcie, tutaj mamy jakby właśnie tego speeda, no na razie biegamy, szczerze mówiąc, giga wolno, nie biegamy jak Sonik. Biegamy co najwyżej jak jakiś żółw Sonic, ale dobra, zobaczmy, gdzie uda nam się dojść. No powiem wam, że teraz to giga zwolniło w ogóle. Zobaczymy, czy tutaj w ogóle do pierwszego pola nam się uda dojść. Tutaj prawdopodobnie ringi będziemy za to dostawać. Dostaliśmy dwa ringi za to. Nie wiem, ile pierwsze jajko kosztuje, ale no mam nadzieję, że jakieś nam się uda otworzyć. Dobra, spróbujmy tam dojść do końca, zobaczymy, gdzie uda nam się dojść. Już mamy 6 ringów. I tu w ogóle też mamy gifty. No to jest taka gierka typu Race Clicker, tylko że właśnie tutaj są Soniki. Jakby niestety prawdopodobnie ta gierka za niedługo zostanie zbanowana, bo jakby Sonic Speed Simulator banował wszystkie gierki. Takie właśnie, w których są te Sonike, więc pewnie i tą zbanują, ale póki jej nie zbanowali, to możemy w nią sobie pograć i pościgać się z innymi Sonikami albo z innymi postaciami, bo tutaj oczywiście tylko Sonic jest. Dobra, mamy 30 ringów, w sumie to całkiem sporo. Zobaczmy, czy w ogóle stać nas na pierwsze jajko. Tutaj stać nas na to jajko. Dobra, to otwórzmy sobie jedno jajko. Tutaj na razie nie ma żadnych postaci z Sonika. Jakiegoś kota dostaliśmy dziwnego. W ogóle dziwnie tutaj te pety wyglądają, tak trochę inaczej. No i te pety mamy tutaj w ogóle i on daje nam 50 speeda. No dobra, to sobie go załóżmy. Mamy na razie jednego peta, ale i tak nie zbiegamy zbyt szybko, musimy to zdecydowanie poprawić, ale tu mamy darmowe gifty, to możemy sobie to odebrać. Tu mamy 10 drzewek jakiś? Co to jest? To jest chyba 10 speeda. Tutaj mamy 20 ringów, no to prawie na kolejne jajko mamy, chociaż tu mi nie... Dobra, teraz dodało, tak z jakoś z opóźnieniem. I za 42 sekundy będziemy mieć potkę na ringi, czyli będziemy dwa razy tyle ringów dostawać i tutaj będziemy mieć jakiegoś kota, tylko ten kot jest w sumie słaby. Tutaj w ogóle coś mi się świeci w tym ekwipunku, tu mam skiny chyba. Tu mamy skin Sonika i tu można mieć właśnie różne skiny, czyli może jest jakieś jajko z tymi skinami. Tutaj mamy Game Passy, ale to mnie nie za bardzo interesuje. Tutaj mamy skiny. Za co są te skiny? Za 2 godziny gry tutaj mamy takiego. Tutaj jak do grupy dołączymy, to będzie mieć Angela. No dobra, to dołączę do tej grupy. I 2 rebirthy muszę zrobić. No dobra, to nie wcale takie proste. Tutaj musimy jakiś Jungle Race ukończyć, żeby dostać takiego dżunglowego Sonika. No i tutaj tego na przykład za 500 ringów możemy sobie kupić. No dobra, na tego zielonego zbieramy. No trochę roboty tutaj jest. Jak w ogóle się te rebirthy robi? Tutaj mamy rebirthy. Za 500 ringów jest pierwszy rebirth. Dobra, ja dołączę do tej grupy, bo chcę tego lepszego Sonika. Znaczy w sumie to nawet już nie Sonika. I teraz w ogóle jak wbiję, to wyskoczyło mi jeszcze dzienna nagroda, więc sobie odbierzmy tą dzienną nagrodę. Dostaniemy chyba 50 ringów, tak mi się wydaje, dokładnie tak. Dostaliśmy 50 ringów, a więc teraz może jakieś lepsze jajko możemy sobie już otworzyć. Tutaj jest kolejne za 225, no to jednak nie. I tutaj, żeby odblokować kolejny świat, musi mieć 5 rebirthów, tylko tutaj będzie taki mroźny świat. No dobra, myślę, że dzisiaj na pewno sobie 5 rebirthów minimum zrobimy. Ale dobra, w takim razie jeszcze sobie tutaj te 2 pety otwórzmy, żeby już mieć 3 pety, bo maksymalnie tu można mieć 3 pety i musimy nabić więcej ringów, żebyśmy mogli te rebirthy porobić, bo wtedy odblokuje nam się ten skin. Dobra, mamy 3 pety, zakładamy sobie tutaj te 3 pety i dobra, i teraz tu jest auto race, czy jest za darmo? Dobra, na szczęście jest za darmo. Auto collect też jest za darmo. To w sumie spoko. Zazwyczaj auto collecty w tych gierkach są za robuxy. I zobaczcie, że samo wam biega i zbiera. No to powiem wam, że ta gierka fajnie jest zrobiona. Jak na taką, którą zaraz zbanują, no to trochę się napracowali tutaj deweloperzy. Dobra, wyścig się rozpoczyna. Nabijmy teraz 500 tych ringów, żebyśmy mogli sobie tutaj tego skina kupić, albo ewentualnie 2 rebirthy zróbmy, żeby tego odblokować, bo on daje razy 4, a ten daje w sumie razy 2. To lepiej od razu tego Angela ogarnąć. Dobra, to zbieram na tego Angela. Dobra, powiem wam, że uzbieranie tych 500 ringów wcale nie będzie takie proste. Trochę farmiemy, mamy 259 dopiero, a więc może te prezenty sobie podbierajmy, bo tu są w sumie potki i w ogóle to zresetowało mi się to przez to, że z gierki wyszedłem, ale dobra, i tak mamy tą potkę, tutaj tego kota i tą potkę. Tu jeszcze mam jakiegoś Trailsa. Nie wiem, czy dobrego, czy nie. I tutaj w ogóle potka chyba na podwójne rebirthy jest. To te rebirthy się opłaca robić, jak tą potkę dopiero będzie mieć. Gdzie tu były w ogóle te trailsy? Tutaj były te trailsy. I za ile one są? Za 150 ringów. No dobra, to w sumie mamy trailsa darmowego. Nie wiem, gdzie się zakłada. Tu są trailsy. Dobra, mamy takiego. Załóżmy sobie go i mamy chyba jakiś mnożnik czegoś. Raz 1,25, jeszcze nie wiem czego. Ale dobra, w takim razie odpalmy jeszcze sobie tą potkę. O, tu jeszcze koło mamy. Jeszcze koło możemy zakręcić. Może z koła coś ciekawego nam wyleci. Z pierwszego, a i prawie potka. Ale dobra, 15 winów. Zawsze to coś. Dobra, jeszcze raz, może teraz jakiś na przykład mega dobry pet nam wyleci? No, prawie, no nie, no znowu, chociaż nie wiem w sumie co. No nie, no te winy znowu zakichane. Dobra, znowu 15 winów nam niestety wyleciało. Dobra, ale odpalmy sobie w takim razie te potki. Gdzie one są? W ogóle prawie wszystkie potki mam. Tutaj na podwójne ringi sobie odpalmy. A nie, jedną tylko miałem. Dobra, i niech teraz to się przyfarmi. Auto collect, auto race i niech się teraz to farmi w taki sposób. W ogóle jakie inne potki mieliśmy jeszcze? Na laka, na potrójnego laka, na ringi i... A nie, to jest podwójna szybkość przyspieszenia, to nie jest na rebirthy. Dobra, ale niech to się farmi teraz.
teraz do 500 winów i zrobimy tego rebirfa właśnie. Dobra, mamy 689 sięgów, ale powiem wam, że nie wiem, co się bardziej opłaca. Czy otworzyć sobie jakieś lepsze jajka, żeby szybciej winy farmić, czy może robić tak jednego rebirfa, ale chyba 3 jajka po prostu tworzę na razie. Wydaje mi się, że to będzie rozsądne, tylko kurczę... Zapomniałem laka odpalić, mogłem sobie laka odpalić. Dobra, ale i tak odpalmy tego laka teraz. Będę musiał resy zrobić, żeby znowu nam się te podki pokazały, żebyśmy znaczy mogli tutaj sklejmować na nowo. A dobra, odpalmy sobie tego podwójnego laka i jeszcze 2 jajka otwórzmy tutaj. I jeszcze w sumie grupową skrzynkę mamy do odebrania, chociaż no jakby ten lak niewiele nam dał. Nic mi nie wyleciało, ale dobra, spróbujmy kolejny jajko, cyk. No i teraz jakiś epik nam wyleciał. Dobra, teraz trochę lepiej. Odbierzmy sobie tą grupową, ciekawe co tu się dostaje. 10 ringów i podka na podwójną akcelerację. No to nie za dużo. Dobra, tutaj mamy pety, czy w ogóle jest equibest? Dobra, tu jest equibest. No i te dają więcej, powiem wam. Te dają dużo więcej. Będziemy więcej jakby tego wszystkiego tutaj teraz zbierać, no i będziemy szybciej biegać. Tylko zrobię sobie rest, żeby mi się tutaj to zresetowało. To już możemy sobie sklejmować, reszty w sumie się nie opłaca klejmować. Dobra, zresetowałem gierkę, pozbierajmy sobie trochę tego i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać, jak będziemy farmić szybko te winy. Tak powiedzmy do 3000 sobie uzbieram, chociaż to się resetuje. Dobra, to do 2000 uzbieram. Odpalmy sobie tą podkę na podwójne przyspieszenie. Tutaj tą. Dobra, i teraz klikniemy sobie auto raid, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. W ogóle, czy mam tutaj darmowe koło? Za 4 minuty będę miał darmowe koło. No teraz szybciej się rozpędzamy, teraz zdecydowanie szybciej się rozpędzamy. Dobra, to niech to się farmi teraz do 500 winów. Robimy rebirfa i zobaczymy, ile później będziemy tych rebirf musieli zrobić. Dobra, mam 554 ringi, a więc zróbmy sobie pierwszego rebirfa. No i stracimy oczywiście wszystkie ringi, ale dostaliśmy podkę i teraz potrzebujemy 1500 ringów. No to nie będzie wcale takie łatwe. I wtedy będziemy mogli sobie oczywiście ten skin tutaj odblokować. Dobra, no to jedyne, co nam zostaje, to odpalić sobie tutaj jeszcze jedną podkę na ringi i farmić dalej. Jeszcze ewentualnie tu kołem możemy zakręcić. Może tutaj jakiś dobry pet nam w końcu wyleci, a nie te zakichane winy. Trails nam wyleciał. Chyba jakiś całkiem dobry, legendarny trails nam wyleciał. No dobra, to jakiś mega dobry trails nam wyleciał. To w takim razie mieliśmy chyba farta. Załóżmy sobie go oczywiście. Czy w ogóle 2 można mieć? Nie, można mieć 1. Dobra, to załóżmy sobie ten. No i on już dużo nam da. Dużo będziemy farmić dzięki niemu. W ogóle ten nam wypadł. No to gigafart. Już tego jajka w ogóle nie musimy ruszać. Tutaj są 2 jajka z petami i tu po drugiej stronie nie ma jajek. Dobra, to ja odpalam sobie auto collect, auto race i niech mi się tutaj to farmi teraz do 1500 ringów. Dobra, chwilę mi to zajęło, ale możemy zrobić kolejnego rebirfa i będziemy mieć w takim razie 2 rebirfy. No i tu znowu podki dostaliśmy. W ogóle za każdego rebirfa podki się dostaje. Tutaj jakiś gość mi w ogóle trade dodaje. A nie, możemy sobie skina sklejmować, bo tutaj trade tak samo wygląda jak to klejmowanie. Ale dobra, w takim razie mamy tego skina Angela. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj możemy sobie go założyć. No i jesteśmy takim gostkiem. Sonikiem, aniołem jesteśmy. No i teraz 4 razy tyle chyba będziemy tego wszystkiego farmić. A więc no powiem wam, że teraz to leci całkiem nieźle. Dobra, jak będzie kolejna runda, to tak postaram się zbierać co najmniej z 3000 tego. Zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądać. No jeszcze musimy nasz skin poprawić, bo żeby tu się dostać, musi mieć 5 rebirfów. Nie wiem, czy mi się to uda, no ale postaram się, żeby dobić te 5 rebirfów. Jeszcze ewentualnie tu możemy sobie poklejmować jakieś rzeczy. Tutaj jest coś ciekawego. No tutaj tego trailsa mamy. No i podkę. I jeszcze tutaj 3 spiny mam. Może w końcu nam coś ciekawego wyleci. Znaczy, no w sumie trails mi wyleciał, to już jest tak git. Tutaj podkę na podwójne ringi. No dobra, to niech będzie. Teraz dla odmiany dajcie tego peta. 15 winów, no to tak średnio. I co z ostatniego mi wyleci? No i z ostatniego podka. Dobra, nie jest źle. Musimy sobie tutaj na szybko to pozbierać, żebyśmy trochę tego tutaj mieli. I zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Dobra, mam 3885. Odpalmy sobie jeszcze podkę na podwójne winy, podwójne przyspieszenie. No i teraz klikamy auto race i zobaczmy, jak to wygląda. Teraz maksymalną prędkość mamy prawie 4000. Zobaczymy, jak szybko uda mi się dobić tą prędkość. Dobra, no i mamy tego maksa i całkiem nieźle to idzie. Jakby do końca jeszcze niestety nie dobijemy, ale dobra, niech teraz się farmią te winy, żebyśmy team nasz mogli poprawić, no bo mamy na razie tutaj tylko jednego dobrego peta. 3 takie pety by się przydało mieć, a więc no niech to się farmi trochę. Dobra, i teraz mam 1700 ringów, oby udało się jakoś poprawić nasze pety. Tutaj mamy takiego laka, no niestety potrójnego laka nie mamy, a szkoda. Chociaż możemy sobie kupić na 10 minut. No dobra, jednego możemy sobie kupić, bo przydałby nam się mocniejsze pety, bo te rebirfy się ciężko robi. Dobra, i teraz mamy dużo większego laka, oby coś dobrego nam tutaj oczywiście wypadło. Tutaj cyk, pierwszy petan common, a więc to nie zaczynamy dobrze. Może z drugiego coś lepszego nam wyleci? Cyk, no i epic. Dobra, golden, że coś tam nam wyleciało, nie wiem co, ale coś tam nam wyleciało. Czyli mam już 2 epiki. Jeszcze jednego epika potrzebujemy. Teraz jakiś rare nam wyleciał, to też całkiem nieźle. Dajcie jakiegoś mityka czy legendę, o ile tutaj w ogóle jest. Dobra, legendę mamy. No dobra, to raczej już mega mocno poprawimy naszą szybkość. No i tutaj jakiegoś rare'a znowu mamy. Ciekawe, czy da się je przerabiać na jakąś inną jakość. Dobra, jeszcze na 2 jajka mamy. Tutaj znowu epika, więc dobra, git. Mamy już naprawdę mocny team i teraz ostatniego leci nam legenda. No nie, uncommon niestety. Dobra, ale i tak giga mocno prawdopodobnie poprawimy team. Tu mamy nasze pety, załóżmy sobie najlepsze. No i mamy tutaj tą legendę i tutaj
dwa epiki, czyli na starcie mamy 4000 speeda, jeszcze tutaj mogę sobie pozbierać. Tak nie wiem, spróbuję do 6000 to pozbierać, może nawet więcej. Dobra, mam 5700, niech w taki sposób to się farmi. Tutaj w ogóle jakiś gościu ma 29000 speeda, no to on jest kozakiem, musimy go wyprzedzić. Dobra, i powiem wam, że zajęło mi to naprawdę długo, ale mamy 3600 rebirthów. Możemy jeszcze ewentualnie tu sobie poklejmować nagrody, ale tu nie ma nic ciekawego. Otwórzmy sobie jeszcze, no, z dwa jajka i zobaczymy, ile będzie potrzeba na kolejnego rebirfa, bo teraz robimy tutaj trzeciego rebirfa, no i to jakieś potki dostaliśmy i tu potrzeba 4,5 tysiąca, a skip ile kosztuje? 200 robuxów. Dobra, powiem wam, że poddaję się, może w kolejnym odcinku odblokujemy drugą mapkę, a w tym to będzie na tyle.